Takie mamy dzisiaj zadanko małe. Trzeba wymienić tą budowę, bo się rozwaliła tutaj. Tutaj oddać, że jest rozwalona. Niby miała być taka wytrzymała, a się rozwaliła od lądowania. Więc tak, trzeba odkręcić te śrubki. Prawdopodobnie trzeba śmigła ściągnąć. Te śrubki. Zobaczymy. Znaczy silniki ściągamy, czyli dobra. Dobra, śmigło mamy ściągnięte. Co tu pierwsze rozkręcić? Tutaj nic nie trzyma, chyba że trzyma się tu na tym. A wydaje mi się, że to od środka, to od spodu te śrubki. I czwartą śrubkę. Dobra, tu jest wista. Ten przewód idzie odwisty. Jest przypięty trytytką do obudowy. Ale z tego co widzę, to obudowa powinna zejść, jak się odkręci silniki. Dobra, odkręcił może jeden. To nie jest odczepiane, nie. Kręcił ten jeden silnik, może wezmę lepszy, może nie lepszy, ale inny śrubokręt. No, to właśnie widać, nie? Czy nie widać? Dobra, kręcimy jeden silnik. Okej, czy też takie śrubki zostały? Wydaje mi się, więc to powinno wyjść jakoś samo. Poza tą kamerą tutaj. Trzeba uciąć tą trytytkę. Uciąć trytytkę trzeba od kamery. Kabla nie uciął. No właśnie, chyba zahaczyłem kabel. Będzie strasznie cię nie w tym kabelek od tej kamery. Trochę niepokojące. Dobra, spróbujmy to ściągnąć. Bo jednak trzeba te śrubki wszystkie wykręcić. Bo nie chcę wejść tam. Czy ja nie muszę tej kamery całkiem wykręcić? Kurde, muszę kamerę wykręcić, dobra. Oczywiście, bo inaczej nie wyjdzie. Nie przełożę tego. Bo to nie jest na pół rozkładane, tylko to jest w całości. Dobra, teraz to próbujemy ściągnąć.
Wokół. Ej, nie, to jest na pół. Dobra, czyli kamera w sumie niepotrzebnie była ściągana. Jest inna część. O, wysypały mi się wszystkie śrubki. Więc jeszcze 10 to na pewno być. Chyba się obawiałem. Niestety. Czyli śrubki trzeba wykręcić na początku wszystkie. Żeby ich nie zgubić. Jak ja. Okej. Okay. Trochę tu syfu się naleciało. Ej, przecież widzę, że tu jest na pół. Tak, dali dodatkowo słupki i jakieś gumki. Słupków nie potrzebuję. Dobra, wymienimy to teraz. Czy to ma znaczenie, którą stronę? To będzie tu, czy to będzie tu? Nie ma znaczenia. Ależ ma znaczenie. Tak, bo tu jest krótszy i musi najść na ten od dołu. Właśnie, dobrze, że założę na sam koniec. W sensie na początku. Bo by były jajca. Ja bym to musiał znowu ściągać. Delikatnie, delikatniej. Powinno być. Dobra, to na silnie wlazło, to wlazło. W zasadzie to wymienione. Tylko dokręcić. Dobra, może na początku tą listę dokręcimy. Czy to jest dobrze ustawione w spodzie z USB? Jest dobra, z dobrej strony. Okej, to jest, płód jest zamontowany. Nakręcimy. Kamera. Kamera. No ten przewód taki trochę pościskany tutaj chyba przez te osłony. Nie wygląda to za dobrze. Więc nie wiem, czy nie trzeba będzie go wymienić. Okej. To kręcone. Więcej taki, bo to jest inny log. Dobra, liczymy te śrubki, tak? 2, 4, 4, 4, 3. Czyli jednej nie ma. Przy silniku się gdzieś nie przykleiła. Niestety nie. A few minutes later. Mamy wszystko. Wszystko co potrzebne. Teraz trzeba to tylko dokręcić.
Okej, okay, to kręcone. Teraz śmigła. Śmigła miały być na zewnątrz przodu. O, to jest takie zwolnięte. To będzie gdzieś na tył. Na zewnątrz przodu i do środka z tyłu. Dobra, sprawa załatwiona. 25 minut roboty. Rama wymieniona.